Przechodzimy do punktu 6b, druk numer 4. Szanowni Państwo, tutaj tak naprawdę tylko dodaliśmy coś, nic nie zmieniamy. Ponieważ w punkcie 4 utwardzone prace manewrowe, niektóre z lokalizacji jeszcze nie jest przesądzone, czy uda się, czy się nie uda, ale dostały negatywne opinie na chwilę obecną. Jest korespondencja w tej sprawie zewnętrzna z FIT-u, żeby to jednak udało się realizować, ale może się nie, może skończyć tak, że się nie uda, dlatego chcemy wskazać jeszcze jedną lokalizację, tak aby ewentualnie się od niej pożytkować. I tutaj w punkcie F ulica Zdrowa, taka propozycja. Oraz w związku z faktem, że w poniedziałek byłem na spotkaniu z prezydentem Szmielem i w jakimś sensie wraca ciągle problem wyjazdu z Prudnika Białego Wschód, że mamy tam wartko wyjazdy 29 listopada i przez Mackiewicza realnie. Pojawił się pomysł, aby ulicę Szafirową połączyć tak jak ona miała chyba pierwotnie iść, czyli ze skrzyżowaniem Jabłon na Studą, żeby zrobić jednokierunkową wyjazdową drogę zamiast kierunkowej Jabłonnej. Myślę, że to byłby mniejszy konflikt społeczny, to po pierwsze. Po drugie, taki postulat wyszedł w całej mieszkańcy tej ulicy Jabłonnej. A że trzeba kolejny wyjazd tego środka, to nie trzeba o tym chyba dużo wspominać. Tu nie podajemy żadnej kwoty z prostej przyczyny, bo nikt nie zdążył jej jeszcze oszacować. Ale chcemy szybko zareagować na to, co było wczoraj na spotkaniu. Umieszczamy to w uchwale. Kwotę dopiszemy dopiero, jak będziemy mieli jeszcze cenę. Natomiast za realizację ma być odpowiedzialny już sam Zigit. Czyli my tu byśmy się nie dokładali do realizacji tego zadania. Taka była mowa z prezydentem Szmielem. Na chwilę obecną nie mam podstaw twierdzić, że nie jest człowiek słowny, więc spróbuję. Pani Karmina, proszę, i jeśli są jakieś zgłoszenia, to zbieram dyskusję. Ja mam pytanie, bo zniknęło tutaj skrzyżowanie ulic Matki Tajbębio, Kondycka Dzielnicka. To na pewno nie znika w wyniku tej korekty, ponieważ o tym była dyskusja już wcześniej na jednej z poprzednich sesji, nawet nie na ostatniej, gdzie mówiliśmy o fakcie, że było spotkanie, w tym pani zresztą też była. Tak, i chciałam się właśnie dowiedzieć, że nie było możliwości zainstalowania tam infrastruktury, którą chcieliśmy zainstalować. Sama pani wtedy powiedziała, że powiedział, że jedynie można wymalować pasy na czerwono i to nie wiadomo, czy się uda zrealizować. Dlatego zdecydowanie to zdanie mogło być tylko miało tu jakąś ściema na mieszkańców. Nie wiem, jak nie zrobili. Pan przewodniczący miał mnie zaprosić po wakacjach, na ich wakacje się następnie zbliżają, na rozmowę z kim, kto miał projekt i plan, jak rozwiązać tą sytuację. Możemy się spotkać z tą osobą, że już natomiast ten plan został przekazany do Zbigniewu. Na spotkaniu, którego przedstawiliśmy wstępnie, nie spotkał się z jakimś entuzjazmem czy aprobatą, a oficjalnie nie powinno żadnej wystawie w tej sprawie. Natomiast to był projekt, który wymagał poszerzenia skrzyżowań. Dlaczego na przykład tutaj nie ma tych pasów, nie wymalowanie pasów skrzyżowań? Bo my mieliśmy w zadaniu postawienie sygnalizacji świetlnej, a nie pasów. Pani wtedy zawnioskowała na pewno o wymalowanie tych pasów na czerwono. I dlatego to zadanie. Ja zresztą zrozumiałem, pan Ireneusz dzisiaj jakoś był na spotkaniu, że to malowanie pasów będzie ewentualnie rozdzielenie Zigitu i w ogóle malowanie pasów wszędzie na terenie naszego gminy, bo na tym odmalowywaniu wyrusza w tym miesiącu. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pytam tylko, czy wszyscy głosowali, bo nie. No to 16 za, 3 wstrzymujący, 0 przeciw.